Komunikacji można się nauczyć. Brat Piotr Piatrek, Anna Maria Pudełko. Rozdział 5. Źródło nieporozumień. Jedną z częstszych przyczyn nieporozumień nie jest zła wola, ale złożoność procesu nadawania i odbierania komunikatu. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu problemów relacyjnych jest uświadomienie sobie tej różnorodności i kompleksowości przekazu. Następnym. Zastanowienie się nad tym, jakim uchem najczęściej słucham komunikatu, a jaką tubą nadaję. Według Szulca Fontuna, podczas każdej komunikacji symultanicznie okazują się cztery, tak samo ważne wymiary spotkania: warstwa rzeczowa, treści, które przekazuje nadawca komunikatu. Odpowiada ona na pytanie, jakie informacje i wiadomości przekazuje. Warstwa relacji. Na tym poziomie ważny jest przekaz niewerbalny. Mimika twarzy, ton głosu i gestykulacja. Na ich postawie staramy się określić, co sądzimy o rozmówcy i naszej relacji. Poziom ujawnienia siebie, wypowiadanie treści i sposób ich przekazywania zdradzają prawdę o nas. Ujawniają nasze poglądy oraz wartości,